Szanowni Państwo, wiele razy odbierałem prośby o to, żeby poruszyć jakieś tematy religijne. Długo się powstrzymywałem. No wreszcie zacząłem troszeczkę. No, jeżeli kogoś to nie interesuje, niech po prostu nie ogląda. A nie to, że potem będzie psioczył, a co on tam na stare lata, chrzani mu odbiło. Proszę Państwa, no, gadam o tych rzeczach na stare lata, bo jak byłem młodszy, to byłem za głupi, żeby o tym mówić. Po prostu za mało wiedziałem. Dzisiaj wiem więcej, mam więcej doświadczeń i mogę coś tam na ten temat powiedzieć. Ja wczoraj Państwu zaprezentowałem taką książkę Jeana Claude'a Larche, Terapia chorób duchowych. Proszę Państwa, bardzo wiele terminów medycznych ma swoje korzenie w języku greckim. I proszę Państwa, bardzo ciekawy termin psychiatria. Składa się z dwóch części. Psychy, czyli dusza, i iatros, czyli lekarz. Psychiatra to w greckim brzmieniu, według greckiego oryginału, lekarz duszy. Lekarz duszy. My bardziej kojarzymy psychikę z mózgiem, z funkcjami mózgu. Ascetyka chrześcijańska, zwłaszcza ascetyka wschodnia, troszeczkę inaczej to pojmuje. Mózg według tejże koncepcji spełnia troszeczkę inne role niż te, które mu są przypisywane we współczesnym świecie. We współczesnym świecie wszystko właściwie lokuje się w mózgu. Wszystko jest jakąś tam funkcją myślenia. Starożytni myśleli troszeczkę inaczej. Jakbyśmy czytali uważnie Stary Testament, to w Starym Testamencie sumienie mieści się w nerkach. Jakieś uczucia wyższe, miłość, nienawiść w sercu, a zawiść gdzie? Zgadnijcie Państwo gdzie? W wątrobie. To jest ciekawe. Mądrości ludowe. Ktoś jest zazdrośnikiem, zawistnikiem, zazdrości sąsiadowi, samochodu, bydła, tego, owego i tak dalej. To jak tak intensywnie komuś ktoś zazdrościł czegoś tam, to mówiono mu, że jak on na to patrzy, na ten przedmiot pożądania, to mu wątroba gnije. I to lekarze potwierdzają. Ludzie, którzy są bardzo właśnie zawistni i tak dalej, że mają problemy z wątrobą. To ciekawe. Ludzie, którzy mają ciągłe jakieś wyrzuty sumienia, w końcu mają kłopoty z nerkami. To są obserwacje ze stuleci pochodzące gdzieś tam wstecz i tak dalej. To oczywiście dzisiaj ta tak zwana oficjalna medycyna lekceważy sobie tego typu rzeczy. No, ja proszę Państwa, doświadczyliśmy takich czasów. Dożyłem takich czasów, kiedy człowiek wchodzi do lekarza i lekarz otwiera komputer, żeby powiedzieć, co mu jest. Kiedy ja byłem młodszy, dużo młodszy, a zwłaszcza jak byłem dzieckiem, to jak się przychodziło do lekarza, to co lekarz robił? Ano najpierw tam popatrzył w oczy, kazał wywalić język, tam taką drewnianą łopatką ten język przytrzymał, popatrzył w gardło, zmierzył puls, zmierzył ciśnienie. Teraz tego wszystkiego nie robi. Tak. A komputer otworzy i co dolega? No to. Pach, 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 pach. E-recepta, buch. Proszę Państwa, to on nie leczy choroby. On zalecza symptomy. I to wszystko. On zalecza symptomy. I to samo, jak już mówiłem w poprzednim odcinku, dotyczy życia wewnętrznego człowieka. Wewnętrzne nieuporządkowanie powoduje chorobę duszy. I współczesna medycyna to umiejscawia gdzieś tam w mózgu, że mu się zamieszało we łbie, mówią, prawda, coś mu się tam poprzewracało, jakieś styki mu tam się przepaliły czy coś. Zwariował. Tymczasem właśnie dawna ascetyka, dawna teologia, dawna filozofia, taka pierwotna psychologia, gdzie indziej
umieszczały te wszystkie przypadłości zwalające się na człowieka i w sposób zupełnie inaczej tłumaczyły, jak dochodzi do tego, że człowiek, jak to się mówi, że mu odbija. Proszę Państwa, biblijna nauka o zdrowiu duszy, czy o zdrowiu psychicznym, mocno odbiega od współczesnej psychiatrii czy psychologii. No, poważni lekarze twierdzą, że to jest takie psychiatria, psychologia, no to jest taka mniemanologia stosowana troszeczkę, prawda, bo i sam Freud się przyznawał, że coś tam kombinował, Jung też, że tutaj naciągał coś, tu naciągał coś i tak dalej, więc no Freud to wszystko przypisywał, prawda, sferze seksualnej, że no i potem tak mógł ten szturm seksmisji tak zredukować wszystko, że wam odbija, boście chłopa dawno nie miały. Więc ktoś tam w internecie, ja tam się wyśmiewałem z tak zwanych walentynek, napisał: a kiedy ostatnio był seks? Proszę Państwa, to jakby wszystko zależało od tej najbardziej takiej łączącej nas, ludzi, ze światem zwierząt przypadłości. Bo tak światu zwierzęcemu, jak i światu ludzkiemu przeznaczone zostało gdzieś tam na początku przedłużanie gatunku, rozmnażanie się. Potem człowiek oddzielił sferę przedłużania gatunku, tą czynność przedłużania gatunku, od sfery przyjemnościowej. I znowu tu mamy to, o czym mówiliśmy w poprzednim odcinku. Dogadzanie sobie, nadużycie czegoś. Proszę Państwa, bardzo ciekawa rzecz, że jeżeli człowiek używa czegoś tam, na przykład napije się dobrego wina, wypije sobie szklaneczkę whisky, jakiś kieliszek koniaku, robi mu się tak przyjemnie, fajnie, no potem, jeżeli człowiek nad tym nie panuje, to zaczyna panować nad człowiekiem. I człowiek zaczyna poszukiwać przyjemności, a w końcu zaczyna żyć dla przyjemności. I uważa, że im więcej on tej przyjemności zgarnie, tym fajniej jest. Tymczasem on po jakimś czasie bez tej przyjemności już nie może normalnie funkcjonować. Eric Clapton, znakomity muzyk, znakomity gitarzysta. Jestem wielkim fanem Erica Claptona. W wieku 23 lat na estradzie w Kopenhadze padł z przedawkowania heroiny. Musiał przejść długą, długą terapię odwykową. Potem napisał genialną płytę. Nie pamiętam, 465 chyba, czy 480, już nie pamiętam. Ocean Boulevard, genialna płyta. To już po tym odwyku, po tym odtruciu. 23 lata miał. On potem wspominał, że dopóki się nie napił, to widział podwójnie. Dopiero jak się napił, to zaczynał normalnie widzieć, postrzegać świat. To samo o sobie mówił Alice Cooper, który dwukrotnie był na odwyku. Że jak nie wypił tam butelki, no to po prostu wszystko w nim dygotało, wariowało, a jak się napił, to się czuł normalnie. A potem doprowadził się do tego, że wymiotował już krwią. Zaczyna się od jakiejś przyjemności, a potem ta przyjemność zaczyna rządzić człowiekiem. Za czasów mojego dzieciństwa, mojej młodości mówiło się, kto tu rządzi, Józek czy jego dzieciaki? Tak. To człowiek ma panować nad tym, co jest zewnątrz, na zewnątrz, no czyńcie sobie ziemię poddaną. A nie to, co jest zewnętrzne w stosunku do człowieka, ma człowieka zniewalać. To, co przychodzi z zewnątrz, wchodzi w człowieka i zaczyna człowiekiem rządzić. Jakiś seks, jakaś gorzała, jakieś inne używki zaczynają rządzić człowiekiem i sprowadzają go do parteru. Widzimy, jak wygląda już taki naprawdę zaawansowany alkoholik czy narkoman.
No mamy teraz najnowszą plagę i to już są nawet poradnie odwykowe. Tak jak kiedyś były poradnie odwykowe leczące z uzależnienia od gier komputerowych, nadal są. Teraz doszły jeszcze poradnie odwykowe od telefonu komórkowego. Dzieci, młodzież uzależniają się od telefonu komórkowego i ledwie oczy otworzy, to już sięga po ten aparacik i cały czas, jadąc tramwajem, autobusem, pociągiem, widzę ludzi coraz starszych, bo to kiedyś tylko młodzież, a teraz i coraz starsi ludzie, szczególnie kobiety. I wszystko tak, i wszystko tak. Myśmy musieli przy tablicy gdzieś tam na lekcji geografii czy coś wszystko na mapie pokazywać, łańcuchy górskie, jakieś tutaj rzeki, tu opowiadać, że tu jest taki przemysł, tam jest taki, tu są takie złoża naturalne. Myśmy to mieli tutaj. A ci mówią, a po co nam to sobie zaśmiecać głowę, my to wszystko mamy w smartfonie. No dobra, a jak padną zasięgi, jak padnie elektryczność, nie będą mieli czym doładować. Będą debilami po prostu. Oni nic nie będą wiedzieć, oni nie będą w stanie przetrwać. Jeżeli padnie, wszystko będzie tak, blackout, zabraknie prądu, zabraknie różnych innych, co ci ludzie zrobią? No będą wyjść z rozpaczy po prostu, bo nic nie potrafią, nie potrafią najprostszych rzeczy, nie wiedzą o tym, o czym uczono w harcerstwie przedwojennym, jak ugotować jajko w torebce papierowej albo foliowej, jak ugotować jajko czy zupę. Można, proszę Państwa. Można, spróbujcie. Nalejcie wody do torby papierowej, włożcie jajko i tą torbę papierową postawcie na jakimś tam ogniu. Proszę Państwa, do tej powierzchni, dokąd sięga woda, torebka się nie zapali. Ona będzie, to jajko się ugotuje w tej torebce. Jeżeli płomień sięgnie trochę powyżej lustra wody w tej torebce, to torebka się wtedy zapali. Ale dopóki płomień nie sięgnie wyżej niż sięga woda w torebce, to ani torebka nie będzie przeciekać, ani się nie zapali. No to przed wojną każdy harcerz wiedział. No a tutaj to trzeba szukać w smartfonie. Nie, proszę Państwa. Trzeba cofnąć się. No i to samo dotyczy życia duchowego. Myśmy się przyzwyczaili, że ktoś za nas coś tam zrobi, że no po co ten przybył o takich rzeczach? To od tego są duchowni, od tego są księża. Nie, proszę Państwa. No nie! Pismo Święte wyraźnie mówi, że każdy jeden człowiek, który dostąpił tej możliwości wyjścia z tego Matrixa, dostąpił tej tak zwanej metanoi, czyli tej przemiany, że ten człowiek ma o tym mówić innym ludziom. Ma pomagać im wydostać się z tamtego szamba i pomagać im żyć w nowej rzeczywistości, bo oni są bezradni. Oni przychodzą ze świata, gdzie dużo rzeczy umieli, a przechodzą do innej rzeczywistości, w której są nowicjuszami, o której nie wiedzą nic, a tam obowiązują zupełnie inne zasady. I człowiek, który próbuje stosować tamte zasady z Matrixa w tym nowym świecie, w tej nowej rzeczywistości, będzie ponosił klęskę za klęską. I on potrzebuje ludzi, którzy mu pomogą. A ktoś powie, no dobrze, ale to ksiądz jest od tego. No nieprawda. No nieprawda. Na pewnym etapie historii Kościoła ta warstwa zwana duchowieństwem, ona się zaczęła monopolizować coraz więcej rzeczy. Tak, i potem teatr jednego aktora powstał, prawda? A to tak nie powinno być. Każdy jeden człowiek, który zetknął się z tą nową rzeczywistością, już, a tym bardziej, jeżeli już w niej żyje jakiś czas, to ten człowiek powinien no, innym mówić. Słuchaj, stary, jest zupełnie inny świat, w którym się zupełnie inaczej żyje, z którego inaczej się spogląda na to, w czym się żyło dotychczas. Święty Paweł Apostoł pisze, że teraz po poznaniu Jezusa ja wszystko uznaję, to co dotychczas było dla mnie wartością, teraz uznaję za śmiecie. To jest ta zmiana perspektywy po tym metanoi, czyli tej przemianie umysłu. Ja patrzę na ten świat, w którym żyłem i w którym żyję, no fizycznie żyję w nim. Patrzę jak na jeden wielki dom wariatów, bo się dowiaduję, że jest ileś tam kilkadziesiąt płci,
Że ja mogę powiedzieć, że tak naprawdę jestem kobietą, mam na imię Marysia i tak dalej. No to normalny człowiek patrzy na to jako na dom wariatów. Tak, normalny człowiek patrzy na to jak na jakieś fanaberie ludzi no, nie do końca poustawianych, którym nagle się pozwoliło na wszystko, rób ta co chce ta. No to robią co chcą i z tego wychodzi to co wychodzi. No kupa śmiechu. No kupa śmiechu. Ktoś mówi, że jest kobietą. Że to jest wszystko kwestia umowy. Dobra, idźcie wy doić byka. To się przekonacie. Ile jest płci. Bardzo bolesnie się przekonacie. Otóż proszę Państwa, taka gruba książka, taka grubachna książka, poświęcona zagadnieniu życia wewnętrznego. No to, a kto ma czas takie rzeczy czytać? No mało kto ma czas takie rzeczy czytać i mało kto dzisiaj takie rzeczy rozumie, bo dzisiejsza szkoła raczej nie wprowadza do czytania ze zrozumieniem takich rzeczy. To jest prawda o człowieku. Na łacińskim zachodzie mało kto czyta ojców kościoła. Mało kto. Na wschodzie jest bardzo dużo wydań ojców kościoła. Ludzie to czytają. Och, o wiele częściej niż na zachodzie. Ja sprowadzałem sobie masę dzieł ojców kościoła ze wschodu, ponieważ znam i rosyjski, i ukraiński. W Polsce wydawane na Bibliotekę Ojców Kościoła, to są rzeczy bardzo drogie, no tam są kilka razy tańsze, no trzeba znać języki i proszę Państwa, no czytam o różnych rzeczach, o których bym nie wiedział, a one są tak proste, proszę Państwa, człowiek, który ulega jakimś słabościom, pozwala, żeby te słabości nad nim panowały, to jest człowiek chory. Jego trzeba leczyć, ale trzeba mu pomóc uleczyć chorobę w jej początkach, tam gdzie tkwią korzenie choroby, a nie tylko zaleczać symptomy. Jak ktoś jest notorycznym kłamcą. O, znamy takich polityków. No mało który polityk nie jest notorycznym kłamcą. Mało który. Jeżeli ktoś notorycznie kłamie, potrafi kłamać bez mrugnięcia, to jest człowiek chory. No ale nie wystarczy go zdyscyplinować, żeby on w takich czy innych okolicznościach mówił prawdę, żeby nie kłamał. Nie. Trzeba dojść do tego, gdzie tkwi ten korzeń tego. On najczęściej kłamie dlatego, że coś stara się zamaskować, jakąś prawdę o sobie, jakąś swoją słabą stronę. Stara się zamaskować, tworzy zupełnie inny wizerunek samego siebie na zewnątrz. To jest początek. Początek tego, że ktoś notorycznie łże, to najczęściej jest związany z jego błędną samooceną, zaniżoną, czy bardzo często nie on się usiłuje na zewnątrz prezentować jako ktoś lepszy, ktoś większy, ktoś mądrzejszy. I na przykład bardzo charakterystyczne jest, że mamy wśród polityków i tak zwanych celebrytów, których ja celebrytami nazywam, masę ludzi, którzy są gotowi wypowiadać się przed kamerą na każdy temat, na dowolny temat. Otóż proszę Państwa, jeżeli ktoś jest gotów się wypowiadać na każdy temat, to jest idiotą. Po prostu. Nie ma ludzi, którzy się na wszystkim znają. Pooglądajcie sobie Państwo jakieś filmy, wystąpienia z panem profesorem świętej pamięci Wolniewiczem, którego miałem okazję znać osobiście. Ile razy on mówił, że on nie będzie się na ten temat wypowiadał, bo on się na tym nie zna.
Profesor Wolniewicz nie wstydził się przyznać, że się na czymś nie zna. Ja się nie znam na całej masie rzeczy i wiele razy mi ludzie proponują, żebym zrobił taki film, żebym się wypowiedział na taki temat. Ja odmawiam, bo mówię, ja się na tym nie znam. Są lepsi ode mnie w tym temacie. Ludzie przekręcają nieraz słowa, bezczelnie kłamią. No ja takich notorycznych kłamców wyrzucam, banuję ich. Kiedyś się wypowiadałem na Chrobrym Szlaku o edukacji, no i ktoś tam coś zapytał o edukację domową, więc powiedziałem, że na edukacji domowej się nie znam i odesłałem do doświadczeń Sebastiana Pitonia, który właśnie syna tak edukował domowo. No to jakiś tam człowiek, o, ten przybył, proszę bardzo, on tutaj udaje nauczyciela, a on sam powiedział, że się nie zna na edukacji. No i ten człowiek, ja mu napisałem, żeby nie kłamał, bo ja napisałem, że się nie znam na edukacji domowej, a on dalej brnął w swoim kłamstwie. No jak się mogę nie znać na edukacji, skoro 18 lat wykładałem na wyższej uczelni, a jeszcze w innych prywatnych szkołach uczyłem różnych rzeczy, najczęściej angielskiego. No więc, a ten człowiek uparcie tkwił przy tym, że ja się nie znam na edukacji, bo sam to powiedziałem. Nie, ja powiedziałem, że nie znam się na edukacji domowej. No oczywiście wkurzyłem się w końcu i gościa wywaliłem, zablokowałem, nie ma wstępu na moje strony. Notorycznych kłamców wywalałem, wywalam, wywalać będę. Ten człowiek coś tam, no nie wiem o co chodzi. W każdym razie tutaj mamy różnie ojcowie Kościoła w różnych przypadłościach upatrują początku, bo uważają, że te właśnie to, co w Kościele katolickim na przykład określa się mianem siedmiu grzechów głównych, że tam są pewne kluczowe i z tego dalsze się rozwijają w oparciu o to, coś tam dalsze się rozwijają. No, korzeniem tego wszystkiego jest przesadna, niewłaściwa, chora, perwersyjna. Co to jest perwersja? Odwrócenie czegoś, prawda? Wywrócenie czegoś do góry podszewką. Miłość własna. Ja siebie tak wysoko stawiam, że wszystko, wszystkich innych i wszystko inne widzę o wiele, wiele niżej od siebie. Wszyscy są głupsi ode mnie. I tak dalej, i tak dalej. Ja wiem wszystko, oni nie wiedzą nic. No ale, proszę Państwa, i tutaj znowu jest pewna pułapka. Są ludzie, którzy się naprawdę wymądrzają w takich dziedzinach, w których ja jestem specjalistą. Oni głupoty wygadują, czy wypisują i idą w zaparte. I w końcu mówią, a widzicie, ile w tym człowieku jest pychy. No bo co? Proszę Państwa, ja się przed ignorantem nie schylę karku i nie powiem tak, ma Pan rację, tak, oczywiście. Jeżeli on ma rację, to ja mu przyznam rację, ale jeżeli głupoty wypisuje czy wygaduje, no to ja mu powiem, szanowny Panie, no z czym do gości? Pan jest nieprzygotowany do tego, żeby się wypowiadać na te inne tematy. Ja nie będę się wypowiadał w temacie fizyki kwantowej, bo z fizyki zawsze pałę miałem i się na tym zupełnie nie znam. Zupełnie. I się przyznaję do tego. Z matematyki miałem pałę, z fizyki miałem pałę. Z przedmiotów humanistycznych byłem zawsze najlepszy. Ja się nie znam na fizyce, ja się nie znam na matematyce, ja się nie znam na fizyce kwantowej. Tak. Nie będę się na ten temat wypowiadał. A jeżeli ktoś się wymądrza na tematy na przykład związane z Pismem Świętym, no ja Pismo Święte czytam w oryginale. A on mi tu będzie jakieś rzeczy gadał, no to ja go zgaszę, raz, dwa. No ale nie. On powie, że to jest pycha przeze mnie wtedy przemawia. No z takim człowiekiem nie ma co rozmawiać. Otóż, proszę Państwa, ojcowie Kościoła właśnie widzą w niewłaściwym stosunku do własnej osoby, do samego siebie, korzeń wszelkiego zła. No bo ja uważam się za najlepszego, najmądrzejszego i tak dalej.
wynoszę się ponad wszystkich, gdzieś tam innymi zaczynam w końcu pogardzać. W końcu zaczynam tymi innymi ludźmi pogardzać. No i teraz znowu, czy, bo tutaj znowu różne głosy do nas przychodzą z zewnątrz i mówią, każdemu należy się szacunek. Proszę Państwa, czy każdemu się należy szacunek? Nie każdemu. Szacunek należy się temu, komu się należy. Czy szacunek należy się oszustowi? Czy szacunek należy się złodziejowi? Czy szacunek należy się notorycznemu kłamcy? No z jakiej racji mu się należy szacunek? On podeptał swoje człowieczeństwo. Tym, co on robi, on przekreślił sobie jakiekolwiek prawa do jakiegokolwiek szacunku. Każdemu się należy szacunek, tak jak psu z upad. No nieprawda. To jest oszustwo. To jest kłamstwo. I teraz, proszę Państwa, jeżeli ja mówię tak, ja wiem, co mówię, biorę za to odpowiedzialność. A jeżeli mnie atakuje gdzieś w internecie jakiś człowiek ukrywający swoją tożsamość tchórzliwie, nie wystąpi z otwartą przyłbicą, nie pokaże swojej twarzy, nie weźmie odpowiedzialności za to, co pisze, tylko anonimowo gdzieś tam, to tak jakby strzelał gdzieś tam z ukrycia do mnie, obrzucał mnie jakimś tam łajnem zza węgła i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, kodeks honorowy Boziewicza głosi, że anonim nie ma prawa do pojedynku. Że w ogóle anonim nie ma honoru. Człowiek, który nie pokaże swojej twarzy, nie ujawni swoich personaliów, a atakuje bliźniego, jest tchórzem, który nie ma żadnego honoru i z nim w ogóle nie ma co dyskutować. Jego trzeba wyrzucić od razu. No to wielki krzyk. Dyskryminacja, nietolerancja. Proszę Państwa, tak, dopóki będziemy tolerować tchórzy, dopóki będziemy tolerować ludzi, którzy opluwają bliźnich anonimowo, tchórzliwie, bo się boją, że ich można podać do prokuratury za oszczerstwa, za obelgi i tak dalej, to tacy ludzie nie mają się prawa od nas niczego domagać. My możemy ich wyrzucać z naszych stron internetowych, możemy ich banować, możemy im zabraniać włażenia z butami na nasze strony, nasze życie. To jest moje podwórko. I teraz właśnie ten podstawowy grzech, czyli to perwersyjne nastawienie do samego siebie, pociąga dalsze. To ja zazdroszczę sąsiadowi samochodu, to ja zazdroszczę koledze ładnej dziewczyny, to ja zazdroszczę komuś, że ma pieniądze. To wszystko tkwi we mnie. Jestem taki, no pominąwszy chorobę, oczywistą chorobę jakąś tam. Chociaż różne choroby, na przykład cukrzyca. Znałem cukrzyków bardzo grubych i znałem cukrzyków dosłownie takich, że można było ich użyć za wieszak do bielizny. Tak ta choroba potrafi działać. Jednego wysuszy prawie że, a drugiego sprawi, że będzie ważył na przykład 130 kilo. Znałem takich ludzi. Ale proszę Państwa, pominąwszy przypadek choroby, otyłość jest czym? Jest wynikiem dogadzania sobie. Jeszcze jedno ciasteczko zjem, jeszcze tu pizzę, jeszcze tu to, jeszcze tamto. Jeść. Smakować. W starożytnym Rzymie na ucztach podawano bardzo wiele różnych potraw i trzeba było każdej spróbować. Były takie pomieszczenia zwane womitoriami, gdzie gościu wychodził, miał piórko flaminga, maczał w oliwie, łechtał się po migdałkach, puszczał pawia, czyli opróżniał żołądek, płukał sobie usta, wracał na ucztę i dalej się obżerał. Overindulgence. Anglicy mają takie fajne określenie. Tak, to jest takie dogadzanie sobie aż do przesady. To się bierze wszystko właśnie z tego nadmiernego koncentrowania się na sobie, żeby sobie dogodzić. Ale w pewnym momencie ja
nadużywając różnych rzeczy, staje się niewolnikiem tych rzeczy. Ja muszę wstać o 2 w nocy, pójść do lodówki, podżerać sobie, prawda? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tutaj ojcowie Kościoła zaczęli sobie zadawać takie bardzo ciekawe pytanie. Człowiek, i to właśnie tutaj jest pokazanie pewnej jakiejś dziwnej rzeczy, bo tak, z jednej strony chrześcijanin mówi tak, Pan Bóg jest obecny, jest wszędzie, wszystko widzi, wszystko słyszy i tak dalej, i tak dalej. To dlaczego człowiek wobec tego grzeszy? Dlaczego na przykład popełnia grzechy, z którymi kryje się przed innymi ludźmi? Żeby oni tego, broń Boże, nie widzieli. Ktoś sobie weźmie jakiś na przykład, nie wiem, świerszczyk pornograficzny, zamknie się gdzieś w toalecie i tam różne rzeczy robi, prawda? Nikt go nie widzi. Ale zapomina, że 10 minut wcześniej jeszcze mówił, że Pan Bóg jest wszędzie, wszystko widzi, wszystko słyszy. No to tam nie? Taki kawał był za komuny. Na lekcji religii w przedwojennej szkole Wicek i Wacek siedzą. No i ksiądz katecheta mówi, Pan Bóg jest wszędzie. A Wicek podniósł palce i mówi, proszę księdza, a u Wacka w stodole też? Też. Ha, a tyle, bo Wacek stodoły nie ma. Z jednej strony człowiek twierdzi, że Pan Bóg wszystko widzi, wszystko słyszy, a z drugiej strony gdzieś tam ukrywa się przed innymi ludźmi, żeby oni, broń Boże, nie widzieli, że on to czy tamto zrobił. Ale, no zaraz, no to jest ten Bóg, który widzi i słyszy wszystko i jest wszechobecny, czy nie ma? To jak to jest? Jak ten problem rozwiązać? I oni wymyślili coś takiego jak modlitwa Jezusowa. Co to znaczy? No powtarzanie formułki Kyrie Jesu Chryste eleison. Taka najprostsza formułka po grecku. Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną. Rozbudowane różne formy są Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną grzesznikiem. Taka dłuższa forma. I do tego, do odmawiania tego służą, no to w starocerkiewnosłowiańskim języku nazywa się czotki, coś w rodzaju różańca. Najczęściej mam 100 takich paciorków. No i tam co dziesiątkę jest jakiś drewniany koraliczek. To też odmawiano wtedy, prawda, chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze, na wieki wieków. Amen. I leciało dalej. Czemu to miało służyć? No nie to, że jak 10 razy coś odmówi, albo 40 razy, albo 100 razy, to coś się tam stanie, bo tak jest, komuś się przyśniło, miał wizję, objawienie i tak dalej, że no, proszę Państwa, ja pamiętam za czasów dzieciństwa, kto 9 piątków odprawi, jak trzeba, nie umrze w grzechu, lecz pójdzie do nieba. Dlaczego 10, czy 9, czy nie wiem ile? Bo ktoś miał objawienie. No ja nie przyjmuję tego do wiadomości. Tych objawień, tych różnych łoryndzi, nie przyjmuję tego do wiadomości. Ktoś może się oburzać, że ja się z tego naśmiewam. Proszę Państwa, to nie jest konieczne do zbawienia. I tu mamy następne słowo, zbawienie. Pojawia się słowo zbawienie. My znamy, bo obracamy się w tym kręgu tutaj kulturowym. Raz po raz gdzieś tam pada nam słowo zbawienie, zbawiciel. Co to słowo znaczy? Soteria znaczy ratunek. Soter znaczy ratownik, ten, który ratuje, który wybawia, co znaczy zbawić, zbawienie. A ludziom się kojarzy, a zbawienie to, że a do nieba pójdzie. Nie, nieprawda, to wcale nie o to chodzi. Wybawienie, wyratowanie, wyciągnięcie z czego? Z Matrixa. Z tego, co nazywamy Matrixem, z tej nierzeczywistości. Człowiek jest uratowany przed czymś, bo gdyby tkwił całe życie w tym Matrixie, gdyby jego ciało umarło, to jego egzystencja się nie kończy. Heumar von Dietfurt, taki niemiecki lekarz, napisał całą serię książek wydanych w takiej serii plus minus nieskończoność. Dzieci Wszechświata. Duch nie spadł z nieba. Na początku był wodór. Czyli jakby tak, Boga nie ma. Na końcu Heumar von Dietfurt napisał książkę,
którego już mu to wydawnictwo nie chciało wydać, dopiero Pax mu wydał. Jaki jest tytuł tej książki? Nie tylko z tego świata jesteśmy. Gdzie odwołuje swoje poprzednie twierdzenia. Mówi, że to jest niemożliwe, żeby życie mogło powstać spontanicznie, samo z siebie, od tak. To jest niemożliwe. Nie tylko z tego świata jesteśmy. Dawniej na grobach był łaciński napis, na cmentarzach, non omnis moria. Nie wszystek umarłem. W staropolskim języku to brzmiało. Umarło ciało, umarła powłoka. Ale treść duchowa jest nieśmiertelna, przechodzi gdzieś dalej. No, ktoś mógłby powiedzieć inaczej, no, że duch, dusza to są staroświeckie nazwy, że jest jakaś energia po prostu, ale ta energia jest osobowa, to nie jest jakaś sobie energia, jak prąd elektryczny, jak fale elektromagnetyczne, to jest energia, która jest energią osobową i ją przyciąga źródło osobowości, a źródłem osobowości według nauki chrześcijańskiej jest osobowy Bóg, nie jakiś absolut panteistyczny, ale osobowy Bóg. I dlatego według naszych romantyków, według Krasińskiego, Augusta Cieszkowskiego, ateista osobą być nie może, bo nie tkwi w osobowym bycie. Nie czerpie ze źródła osobowości. On jest osobnikiem z gatunku Homo sapiens, ale osobą nie jest. To bardzo ciekawe. Proszę Państwa, i ludzie mówią, no dobra, no i co dalej? Właśnie po co jest ta modlitwa Jezusowa, po co są właśnie to odmawianie tych czasów? Po to, żeby człowiek przyzwyczaił się, powtarzając nieskończoną ilość razy, powtarzając tą frazę, żeby człowiek przyzwyczaił się do tego, że ten Pan Bóg jest obecny. Ja go nie widzę, ja go nie słyszę. On gdzieś w jakimś innym wymiarze przebywa, ale Pismo Święte w pewnym miejscu mówi, i to weźmy sobie naprawdę poważnie, w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Moi dziadkowie szli spać, to na klęczkach odmawiali pacierze. I między innymi, no, Ojcze nasz, zdrowaśka, no i odmawiali skład apostolski. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i tak dalej. I tam na końcu co jest? Świętych obcowanie i żywot wieczny. Amen. Świętych obcowanie. Ja mam pytanie, proszę Państwa, co to znaczy świętych obcowanie? Czy ktoś wie, co to znaczy? No ja wiem. Czy ktoś wie, co to znaczy? Starożytni chrześcijanie wyznawali wiarę w to, że ci, którzy należą do Jezusa, odeszli z tego świata fizycznie, że oni w tej formie duchowej żyją dalej i że są niedaleko nas. Chociaż my ich nie widzimy, my ich nie słyszymy, oni nie mają do nas dostępu, my nie mamy do nich dostępu, bo już w Starym Testamencie wywoływanie duchów jest śmiertelnym grzechem. Tam jest nieprzekraczalna bariera. Sam Jezus powiedział w przypowieści o bogaczu i Łazarzu, że pomiędzy nami a wami jest przepaść, aby jeden nie mogli przechodzić sobie, informować, jak tam jest. No nikt nie przyszedł stamtąd, nie opowiedział, jak tam jest. No oprócz różnych nawiedzonych ludzi, którzy twierdzą, że mieli objawienia, jak tam jest. Ja w to akurat nie wierzę. W każdym razie, to jest bardzo ciekawe, świętych obcowanie, to znaczy, że wokół nas, w różnych wymiarach, gdzieś tam przebywają ludzie, których kiedyś znaliśmy, bo mamy dwa sądy. Kiedy człowiek odchodzi z tej ziemi, mamy pierwszy sąd. Idziesz tu albo idziesz tu. Ale
Pismo Święte mówi jeszcze o sądzie ostatecznym, gdzie będzie powszechne zmartwychwstanie i wtedy już będzie ten sąd ostateczny, bo ten pobyt gdzieś tam po śmierci to jest taki do czasu sądu ostatecznego. A na sądzie ostatecznym te formy duchowe na powrót przerodzieją się ciałem i już staną na tym ostatecznym sądzie i tam się dopiero rozstrzygnie, jaka będzie wieczność. No tak mówi Pismo Święte. W każdym razie człowiek odchodząc z tego świata no odchodzi takim, jakim był. Jeżeli się nie zdążył uwolnić od tego ciężaru, który go ściągał właśnie tu ku ziemi, a Pismo Święte cały czas powtarza, że my nie jesteśmy z tego świata. To słowo kosmos w języku greckim też jest wieloznaczne. Bo kosmos to jest też ten świat duchowy, który się Bogu przeciwstawia. To jest to, ten świat, czyli w tym sensie jakiś bunt, jakiś nieporządek zwany grzechem, prawda, i tak dalej, to jest świat. Ale Pismo mówi, wy nie jesteście ze świata. Wy żyjecie w świecie, ale nie jesteście ze świata. I właśnie to jest to. Człowiek żyjący w Matrixie, on jest ze świata i żyje w świecie, w tym pojęciu greckim. Człowiek przeflancowany z Matrixa do rzeczywistości, do realu, jakbyśmy to powiedzieli, on żyje w świecie, ale w innym świecie, gdzie jest inna hierarchia wartości. On już nie jest z tamtego świata. Stare przeminęło, wszystko staje się nowe. Jeżeli ktoś wyszedł z Matrixa, a powtarzają się w nim różne rzeczy związane z Matrixem, to znaczy, że do końca z tego Matrixa nie wyszedł, że tam jakieś powiązania są, że on musi jeszcze coś z siebie tam wyrzucić i tutaj potrzebuje mądrego doradcy. Tak. Na wschodzie mamy tradycję tak zwanych starców, grondów w Grecji, prawda, starców na wschodzie, tutaj w Rosji, na Białorusi, na Ukrainie. To jest taki, ten starzec to jest taki doświadczony, najczęściej jest to mnich, człowiek doświadczony, bardzo doświadczony w życiu duchowym, do którego ludzie nieraz ściągają z odległości setek kilometrów. W carskiej Rosji do starców ludzie potrafili iść setkami wiorst. Setkami wiorst potrafili iść, bo tam gdzieś jakiś starzec jest, żeby pomógł w rozwiązaniu takiego czy innego duchowego problemu. W Polsce tej tradycji nie ma. A szkoda. A szkoda. Bez takiego doradztwa człowiekowi na co dzień jest ciężko. Były przypadki też bardzo poważnych ludzi, którzy sami później starcami zostawali, którzy sami starca nie mieli. Nawet był taki czas, kiedy na Atosie trudno było znaleźć starca i ludzie poszukiwali i nie mogli znaleźć. I Pan Bóg mu powiedział, ty metodą prób i błędów musisz sam sobie radzić. Jeden, mając dobrego przewodnika duchowego, potrafi tą drogę pokonać w lat 30. A drugi będzie się z tym borykał do końca życia. Nie mając odpowiedniego doradcy, odpowiedniego przewodnika, będzie próbował metodą prób i błędów, będzie wpadał, będzie wstawał, będzie padał, będzie wstawał, ale najważniejsze jest to, że się nie zachwieje, że on wie, że upadnie, to nie to. I człowiek, który przeszedł z Matrixa na tą drugą stronę i teraz go tutaj gdzieś tam coś kusi, a zrób to, a zrób tamto, wiesz, bo to jest fajne, bo to jest przyjemne, ale ten człowiek już zakosztował tej wolności po tej drugiej stronie i sobie nie, gra nie warta świeczki. Ja zrobiwszy to, mogę stracić to, dojście do czego zajęło mi 3 lata, a tu mogę stracić 5 minut. Nie warta skórka wyprawki. To jest właśnie to, człowiek, który wyszedł z Matrixa
zakosztował nowej rzeczywistości i nowej wolności, bo człowiek po tej drugiej stronie jest wolny. Czuję się absolutnie wolny. Nie wiem, no, zabiorą mi to, zabiorą mi tamto, jestem wolny. Proszę Państwa, ziemiaństwo polskie. Po 44, po 45 roku ci ludzie stracili wszystko. Wszystko. Zamki, pałace, portrety rodzinne, całe galerie obrazów. Wszystko stracili. I co? Bóg dał, Bóg wziął. Tak mówili, bardzo wielu tak mówiło. Bóg dał, Bóg wziął. Tak kiedyś podchodzili też ludzie do kwestii śmierci bliskich, zwłaszcza dzieci. Śmiertelność dzieci kiedyś była duża, ludzie mieli dlatego dużo dzieci. Przeważnie jedno, czy nawet dwoje dzieci w rodzinie umierały. Przed wojną, przed pierwszą jeszcze wojną, tak. Ludzie mieli po 6-7 dzieci, bo dwójka, trójka nie przeżywała, nie dożywała na przykład 15 roku życia, czy 16. Zapalenie płuc kończyło się w większości przypadków śmiercią. Była śmiertelna choroba. Gruźlica zbierała żniwo, myśmy pojechali do Jazłowca, myśmy poszli do grobowca sióstr niepokalanek, tam w ogrodzie. Jakie tam są... Były takie lata, kiedy panowała gruźlica. Kosiła jak kosą. Te same roczniki. Te same roczniki. Non omnis moriar, ludzie. I nie wszystek umałem. Bóg dał, Bóg wziął, mówiono. Komuś umarło dziecko. Tak, Zygmunt Krasiński, hrabia. Bardzo bogaty, umiera mu dziecko na krupa. No takie coś, tutaj klucha się robi w gardle i dzieciak się dusi. Były takie choroby dziecięce, błonica, dyfteryt. Dziecko umierało przez uduszenie. No i ten dzieciak umarł dosłownie na rękach ojca, tego milionera, którego było stać na wszystko. On sam umarł w wieku 47 lat. Na gruźlicę. Wydał krocie na lekarzy, na leczenia. Nic nie pomogło. Ale ludzie kiedyś nie mówili, że życie ludzkie jest najwyższą wartością. Nie. Były znacznie wyższe wartości od życia. Bo gdyby ludzie twierdzili, że życie jest najwyższą wartością i tak bardzo je chronili, to byśmy dzisiaj wszyscy w Łodzi czy w Warszawie po tatarsku mówili i skośne oczy mieli. Bo nikt by tego kraju nie bronił, bo życie jest najwyższą wartością, po co je narażać. Były rzeczy, były wartości przewyższające wartość życia, czy nawet zdrowia. Dzisiaj ludziom mówiono, że życie i zdrowie to są najwyższe wartości. I trzeba trzymać się pazurami tego życia za wzięcie, wydać wszystko na lekarzy, żeby tylko rok, o dwa przedłużyć swoją egzystencję. Nachapać się tego życia. Gdzieś się ogląda jakiś film, jakiś w internecie jakąś wypowiedź. Jakaś staruszka, jakaś 80 iluś tam letnia mówi, o jeszcze by się pożyło. No myśmy z kolegami handlowali we Wszystkich Świętych. Handlowaliśmy czym się dało, z niczami, nie z niczami. No białym piaskiem, no, kiedyś się piaskiem obsypywało groby dookoła. Jeszcze pomników takich nie było kamiennych, tam lastrykowych. I znaliśmy cmentarz jak własną kieszeń. Na dużym, na wielkim cmentarzu na Kurczakach w Łodzi można było, proszę Państwa, na palcach obydwu dłoni policzyć groby ludzi, którzy zmarli w wieku ponad 80 lat. Tak. Kobiety żyły dłużej, przeważnie 77-78 lat. Mężczyźni 60 kilka, mężczyźni krócej żyli. Ale na palcach obydwu dłoni można było policzyć na całym dużym cmentarzu groby ludzi, którzy zmarli w wieku ponad 80 lat. Taka była kolej rzeczy. Wszyscy uznawali to za normalne. Dzisiaj ktoś umiera, mając lat 83-84. No patrzcie, a mógł jeszcze pożyć właśnie. Pytanie po co? Kiedyś ludzie nie przywiązywali takiej wagi do ilości lat. Przywiązywali większą wagę do jakości tego życia. I tutaj mamy właśnie w tej książce
opisane podejście ojców Kościoła w różnych epokach do tych właśnie zagadnień. Człowiek ma taką masę roboty do wykonania samym sobą. Ma tyle problemów, że do końca życia będzie nad sobą pracował. Jeżeli człowiek nad sobą nie pracuje i tak sobie bezrefleksyjnie to życie przejdzie, no to nasi romantycy twierdzili, że taki człowiek żywota wiecznego nie dostąpi. No bo po co? No po co? Przeżył jak zwierzątko, zakopią i to wszystko, prawda? Więc człowiek został powołany po coś, w jakimś celu. No w jakim? No w jakim celu? No i to jest właśnie to najważniejsze pytanie. W jakim celu? Ale człowiek nie dojdzie odpowiedzi na to pytanie, dopóki będzie miał ze sobą problemy. Człowiek nie postąpi gdzieś tam w życiu duchowym, dopóki będzie miał ze sobą problemy podstawowe jakieś takie. Dopóki gdzieś tam jakaś przywara w nim będzie tkwiła, jakiś ten grzeszek w nim będzie tkwił i będzie się powtarzał. Jeżeli się powtarza, znaczy, że coś jest nie tak. Coś jest do wyleczenia. No ale dobra, dzisiaj mamy zalew literatury o życiu duchowym. I człowiek sobie kupi jedną, drugą, trzecią książkę i przeczyta sobie tam, jak jakiś święty tam tak miał to takie dary otrzymał. No właśnie, szczególnie ci ludzie, którzy polują na tak zwane charyzmaty, czyli dary ducha. Jeżeli ten człowiek nie oczyścił się wewnętrznie ze wszystkiego tego brudu, który gdzieś tam uzbierał w tym matriksie, to on nic nie dostanie. A jeżeli będzie próbował przeskoczyć pewne fazy, to sobie tylko zaszkodzi. I rzeczywiście tutaj można się wpędzić w ciężką chorobę duchową. Jeżeli człowiek, nie pozbywszy się różnych rzeczy, które czynią z niego niewolnika, próbuje wskoczyć na wyższą półkę jakiejś duchowości, naśladując takiego czy innego świętego męża, to on sobie tylko zaszkodzi i jego stan później będzie gorszy niż ten początkowy. Im wyżej wlazłeś człowieku, tym będzie bardziej bolesny upadek. Więc trzeba bardzo ostrożnym być w postępowaniu tutaj w życiu duchowym. Człowiek nie wie o tym wszystkim, jeżeli nie zna Pisma Świętego, Nowego Testamentu. Stary Testament zostawmy Żydom. Nowy Testament, Ewangelię. Czytajmy. I teraz, jakie ludzie się mnie pytają, jakie wydanie Biblii bym polecił? Ja mam bardzo wiele wydań Biblii. Otóż padła w moje ręce kiedyś, też rekomendowana mi, Biblia Pierwszego Kościoła, tak to się nazywa. Biblia Pierwszego Kościoła. Jest to o tyle ciekawe, że Stary Testament nie jest tłumaczony z języka hebrajskiego, tak jak większość współczesnych tłumaczeń. No mamy na przykład różne Biblie hebrajskie, tak zwane wydania naukowe, opracowane przez zespoły naukowców, po starannej weryfikacji różnych wariantów, różnych rękopisów i tak dalej. Tak zwana Biblia Kitla chociażby, takie naukowe opracowanie. No dobra, to współcześni uczeni, współcześni hebraiści ustalają tekst, znaczenie wyrazu i tak dalej. A ten tekst Starego Testamentu, zawarty w tej Biblii Pierwszego Kościoła, proszę Państwa, jest tłumaczony z tak zwanej Septuaginty. Tak, parę stuleci przed Chrystusem uczeni żydowscy postanowili przetłumaczyć Stary Testament, przecież innego nie było, przetłumaczyć z języka hebrajskiego, którego mało który Żyd rozumiał ten język. Tylko uczeni w piśmie, kapłani jeszcze znali język hebrajski. Ten język, tego języka
ludzie przeciętni nie znali. Mówili po aramejsku, po grecku. I właśnie greka była wówczas takim międzynarodowym językiem basenu Morza Śródziemnego po Aleksandrze Macedońskim. Właśnie. I oni postanowili przełożyć ten Stary Testament z hebrajskiego na grekę. I tradycja mówi, że 70 uczonych pracowało oddzielnie i kiedy przynieśli swoje teksty, okazało się, że no, są prawie identyczne. Stąd Septuaginta, Biblia 70. Proszę Państwa, no mnie się wydaje, że ci Żydzi, którzy żyli, prawda, w 3 wieki przed Chrystusem, czy 4, to oni mieli lepsze pojęcie o znaczeniu słów hebrajskich i o adekwatnych wyrazach greckich, na które należy tamte słowa przetłumaczyć, niż współcześni hebraiści, współcześni bibliści. Ja mam większe zaufanie do tamtych, bo oni tłumaczyli pisma hebrajskie dla Hebrajczyków, którzy już nie znali języka hebrajskiego, tłumaczyli je na grekę, używaną powszechnie w basenie Morza Śródziemnego. To była greka uproszczona w stosunku do tej starożytnej oczywiście, ale nawet Nowy Testament, tłumaczenie z Nowego Testamentu z języka greckiego w tym wydaniu jest inne niż w wielu innych wydaniach. Ja Państwu podam jeden szczegół dający do myślenia. Jest taka scena na początku działalności Jezusa. Diabeł bierze Jezusa na wysoką górę, stawia go na wysokiej górze, pokazuje mu w okamgnieniu wszystkie królestwa świata i mówi: ja Tobie to wszystko oddam, bo to jest moje, zostało mi oddane. Ja to jest to wszystko oddam, tylko mi złóż pokłon. Proszę Państwa, i tutaj w tym wydaniu jest inne tłumaczenie. To jest moje, bo mi się oddało. Proszę Państwa, no jaki to byłby sens? Pan Bóg wszystkie królestwa świata oddaje swojemu największemu wrogowi. No to jest nielogiczne zupełnie. Nie. To jest moje, bo mi się oddało, bo mi się poddało. Oddało mi się za co? Za zaszczyty, za pieniądze, za władzę. Ludzie sami oddają się złemu. No ojciec Amort, inni egzorcyści potwierdzą. Człowiek nie może zostać opętany. Człowiek nie może stać się własnością złego ducha, jeżeli sam dobrowolnie mu się nie podda. No to nawet w bajkach, w dawnych baśniach dla dzieci było, proszę Państwa, że człowiek krwią musiał podpisać cyrograf diabłu. Prawda? Musiał sprzedać swoją duszę i poświadczyć to własnoręcznym podpisem krwią. Dam Ci to wszystko, bo to jest moje, bo mi się poddało. Ten świat, wyjrzymy przez okno, włączymy telewizor, włączymy internet, słyszymy o różnych głupotach, które nam szykują tutaj, strasznych rzeczach słyszymy, straszą nas to. Tu Schwab, tu Gates, tu Soros i tak dalej, co oni nam tu szykują, co oni nam tu zrobią i tak dalej. No być może szykują. Być może zrobią. Tylko właśnie dlaczego ci ludzie robią to, co robią? Dlaczego chcą nas zniewolić? Dlaczego ta policja w Australii tłukła tych ludzi, prawda, bez namordników? Dlaczego tych ludzi się w Chinach czy gdzieś zamyka w jakichś obozach, no w Australii też, w Kanadzie, co się wyprawiało z tymi kierowcami ciężarówek? Dlaczego ci ludzie to robią? Bo oni Pana Boga nie znają. Bo oni się poddali tamtemu, drugiemu. Za co? Za pieniądze, za władzę, za dobrobyt, za święty spokój. Różne rzeczy mogą nas spotkać, szanowni Państwo. Różne rzeczy mogą nas spotkać. Ale co Jezus powiedział? Nie bójcie się tych, którzy ciało zabiją, bo już więcej nic nie mogą zrobić.
Bójcie się raczej tego, kto jak zabije, to ma moc strącić do piekła. No, ktoś się może tutaj zaśmiać w tym momencie. Trudno, nikt mu nie zabroni się śmiać, niech się śmieje. Ja jestem stary chłop. Proszę Państwa, jako 18-latek wyskoczyłem z Matrixa i nie wiedziałem o tym wszystkim, o czym ja w tej chwili Państwu mówię. Nie wiedziałem o tym. Ja myślałem, że to wszystko. Że tu wystarczy to. Się okazuje, że nie wystarczy. Bo z tego Matrixa przywlokłem ze sobą całą masę tego gówna, które mnie oblepiło przez te 18 lat mojego życia wcześniejszego. I ponieważ ja tego do końca nie wyprałem, nie i tak dalej, to się za mną wlokło. Bardzo długo się za mną wlokło. Odradzało się, przekształcało się. Tak. Bardzo nieładne słowo. Transformacja. Znamy z mediów te różne, dla dzieci zwłaszcza, te transformersy takie, tu się przekształca, tu samochód, tu robot. I tak dalej. Tak. Te nasze przywary, te nasze dziadostwo, ono w nas się przekształca, transformuje się i tak dalej. Także my myślimy, że już zwalczyliśmy, a to tylko zmieniło formę i pod inną formą atakuje nas od innej strony i tak dalej, i tak dalej. I przez wiele lat nie udawało mi się wielu rzeczy z siebie wywalić. Ja przez wiele lat tkwiłem w całej masie rzeczy przerażających z mojego dzisiejszego punktu widzenia. I stosunkowo późno dopiero udało mi się jakoś to ująć w jedną całość, złapać się za głowę, ludzie, co ja wyprawiałem. I to jeszcze nie tak dawno temu. Jeszcze z 15 lat temu. Na pewno po drodze skrzywdziłem jednego człowieka. Nie wiedziałem o pewnych rzeczach. Nie docierały do mnie pewne rzeczy. Daj Panie Boże, żeby każdy z nas miał możliwość spotkania kogoś, kto mu powie to, co ja w tej chwili Państwu mówię. Szkoda czasu. No to życie tutaj na tej ziemi, no, to jest coś niesamowitego, jak ono ucieka. Ono zaczyna uciekać nieprawdopodobnie po 40. Najbardziej się dłuży. Kiedy wreszcie będzie ta ósma klasa, kiedy się tą podstawówkę skończy? O, jak podstawówce się dłuży czas, jak się to wszystko ciągnie. Ja nie pamiętam, jak studia przeszedłem, to jakieś tak było jakieś mrugnięcie, a po 40 to ten czas po prostu ucieka. On naprawdę ucieka i to się czuje, że ucieka. Ja teraz patrzę w lustro i mówię, chłopie, ty masz 64 lata. Jak miałem 18 lat, to się zastanawiałem, czy dożyję XXI wieku. Bo to była dla mnie taka abstrakcja. Mój ojciec miał tam 40 parę i dla mnie to był zgret. To był stary człowiek. A kim ja dzisiaj jestem? Jeden mój dziadek zmarł 59 lat, drugi 64, czyli tyle, ile mam w tej chwili. Przerażające, prawda? Dobra, ale nie będziemy się przerażać. Innych aspektach duchowości, życia duchowego pogadamy sobie następnym razem. A teraz chciałem na koniec Państwu pokazać coś. Dzisiaj dostałem przesyłkę z wydawnictwa Wektory, z którym współpracuję od dawna. Przetłumaczyłem do tego wydawnictwa parę książek. Dostałem parę książek, w tym jedną, którą osobiście przetłumaczyłem, którą Państwu teraz polecę. Proszę Państwa, książka Michaela Jonesa, Rebelia Kościół Katolicki i Kulturowa Rewolucja. Fenomenalna książka, proszę Państwa. Mnie się kapitalnie tłumaczyło. I Państwu powiem, że ona tłumaczy bardzo wiele rzeczy. Co się dzieje w tej chwili z Kościołem rzymskokatolickim? To się zaczęło dziać w 60-tych latach, pisze autor. Sam był zresztą wykładowcą
katolickiego Uniwersytetu Notre Dame, z którego go wywalono. On tu opisuje, w jaki sposób zostały przechwycone uczelnie katolickie, zwłaszcza wyższe uczelnie, uniwersytety. Różni ludzie kusili rektorów grantami. No ale, proszę Państwa, nie ma nic za darmo. Jakieś ustępstwa. Potem rektorzy katolickich uczelni zjechali się w jednym miejscu, uchwalili sobie, że oni się uniezależnią od kościoła, od biskupów. Jakieś rady rodziców, rady sponsorów i tak dalej. Nauka ma być wolna. Właśnie ta wolność nauki tutaj posłużyła za pretekst. Żadnej czapy z zewnątrz, autonomia uczelni, uczelnia nominalnie katolicka, tak naprawdę przestaje być katolicką. Jeżeli w katolickiej uczelni, proszę Państwa, wystawia się na życzenie sponsora monologi waginy. W katolickiej uczelni. O tym wszystkim tutaj pisze Michael Jones. Znani psychologowie o korzeniach pewnych, na przykład Carl Rogers, Abraham Maslow, prowadzą w różnych konwiktach, konwentach, tak zwane warsztaty z duchowości. I po tych warsztatach nagle konwenty się rozwiązują, bo siostry poczuły się lesbijkami na przykład, prawda? Tu jakiś ksiądz stał na czele jakiejś organizacji popierającej miłość dojrzałych mężczyzn do młodych chłopców. Zachwyt. Lata 60. Gazety się zachwycają. A 30 lat później te same gazety, nawet robią go człowiekiem roku, a 30 parę lat później te same gazety tego człowieka oskarżają o pedofilię i nagonkę na niego urządzają. To wszystko tu jest opisane. Jak Rockefellerowie usiłowali przekupić Pawła VI, żeby w nauczaniu kościelnym zrewidowano naukę o antykoncepcji. I tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, ta książka otwiera oczy. Ja tą książkę bardzo polecam każdemu, kto ten filmik obejrzy. Następnych książek nie znam. Nie znam. Po prostu przysłano mi, żebym sobie je przeczytał. Sekretna władza, anglosaskie elity rządzące od Rhodesa do Cliffdena. Jeszcze tej książki nie znam, muszę ją koniecznie przeczytać. Następna książka, proszę Państwa, bardzo ciekawa. Kłamstwa czasów wojny. Propaganda podczas I wojny światowej. No, dzisiaj mamy propagandę na okoliczność wojny na Ukrainie. Propaganda obydwu stron. Jesteśmy bombardowani tą propagandą. No i pewni ludzie mówią, że jeżeli nie wierzymy tej jedynie słusznej propagandzie, to jesteśmy ruskimi onucami. Tak, ruska onuca. Nie daj Boże epitet taki przykleić komuś ruska onuca. No a tamten jest jakiś inny pampers, no i co. Władimir Wolkow. Krótka historia dezinformacji. Od konia trojańskiego do internetu. Chyba zacznę od tej książki. No i najnowsza rzecz, proszę Państwa, bo już się szykuje następna książka o wojnie na Ukrainie. Ale mamy tutaj z Józefem Białkiem rozmawia Marek Zamorski. Czas naprawdę o historii, polityce i nowym porządku świata. Pana Józefa Białka Państwo pewnie już z internetu znacie. No my się z panem Józefem Białkiem znamy od początku lat 90. jakoś tak. Byliśmy gdzieś tam w opozycji jeszcze w 70. latach. Później się spotkaliśmy w Unii Polityki Realnej. No i tak od tamtego czasu gdzieś tam otrzymujemy kontakty i coś tam współpracujemy ze sobą. Polecam te książki, które właśnie dzisiaj dostałem, dopiero co odebrałem. I jak już mówiłem, zacznę sobie od tej książki
krótka historia dezinformacji, no bo jesteśmy tak bombardowani tym badziewiem całym, że trzeba się bronić, a żeby się bronić, trzeba wiedzieć, jak się bronić. I w walce duchowej właśnie my musimy wiedzieć, że o nas cały czas się toczy walka. Tak, w tej rzeczywistości, której my nie widzimy, toczy się walka o nas. Bo tak obrazowo mówiąc o nasze dusze, tak, tak, tak. A tu chodzi o wszystko, o naszą świadomość, o nasze zaangażowanie, o nasz czas, czemu poświęcamy najwięcej czasu, o naszą aktywność taką czy owaką. Totalna walka o nas. Dowiadujemy się z internetu, że tu jakieś stawiają anteny, tutaj jakieś, tam jakimiś falami, tu nas bombardują, tam nas bombardują. Jesteśmy bezradni wobec tego wszystkiego. Nie! Nie jesteśmy bezradni, proszę Państwa, bo Pismo Święte obiecuje nam, i nie tylko Pismo Święte obiecuje nam, że my nie jesteśmy wcale bezbronni. Że my, człowiek ducha wewnętrznie potrafi się absolutnie wszystkiemu przeciwstawić, temu, co gdzieś tam próbują nam z zewnątrz narzucić. My możemy to dosłownie zignorować. A co to jest? Ja nie muszę. To jest tak samo, jak gdzieś tam chcę coś zobaczyć, jakąś informację, a tam mi wyskakuje komunikat. Dbamy o twoją prywatność i domagają się ode mnie zgody na to, żeby se mogli moimi danymi żonglować, przekazywać innym swoim. My i nasi partnerzy. Ja nie wchodzę na takie strony. No mam wybór. Ja nie muszę tego oglądać. Ja nie muszę o tym wiedzieć. Ja nie muszę tym ludziom uwierzyć, że oni będą dbali o moją prywatność, bo w następnych linijkach czytam, że oni wcale tak o tą moją prywatność nie dbają, skoro my i nasi partnerzy będziemy to wykorzystywać do takich celów, to gdzie jest ta moja prywatność? My dysponujemy bronią. Jednym z pierwszych takich elementów jest zdolność do mówienia nie, do przeciwstawiania się pewnym rzeczom. A potem są coraz bardziej zaawansowane historie, jakieś Państwu o tym opowiem, ale na przykład bardzo ważne rzeczy, których jeszcze nie wypróbowałem. Znaczy, jedno by próbowałem, też kiedyś o tym opowiem. Jeżeli was wezmą przed sędziów, mówi Jezus, to nie martwcie się, co powiecie, bo w tej godzinie Duch Boży wam powie, co macie mówić. Udzieli wam tej mądrości. Nawet się nie będziemy spodziewali, że powiemy to, co powiemy. Że tamtych zatka. Ja znam bardzo wiele takich przypadków akurat. To nie jest prawda, że jesteśmy bezbronni, bo oni mają media, bo oni mają szkoły, bo oni mają tak nadajniki, takie owakie. Nie jesteśmy bezbronni, dlatego że my nie odkryliśmy jeszcze swojej mocy. To nie jest tak, nie jest wytwór naszego organizmu. To jest pewien przekaz, który my mamy z samego źródła naszego bytu. A chrześcijanie wierzą, że źródłem jest Bóg, który wyposażył ich, jak mówi Pismo Święte, boska Jego moc wyposażyła was we wszystko, co jest potrzebne do życia i do pobożności. A jeżeli ktoś na kogoś spadają takie różne rzeczy, przeżywa to, boli go, bo i tak dalej, i mówi, dlaczego ja, po co ja i tak dalej. Pismo Święte na to też odpowiada. Jeżeli ktoś przechodzi takie rzeczy, to po co? Ha! Nie dziwcie się, jeżeli was jakieś doświadczenia spotykają, mówi Pismo Święte. Spotykają nas po to, żebyśmy my, doświadczywszy tego i przeżywszy to wszystko zwycięsko, mogli później innym ludziom, którzy przez podobne rzeczy przechodzą, służyć dobrą radą. Jak żyć z tym, jak się zachować w tym, jak wyjść z tego. Aby i innych, którzy są w podobnej sytuacji, mówi Pismo Święte, pocieszać taką pociechą, jaką sami byliśmy pocieszeni.
Czytajmy nie tylko Ewangelię, czytajmy uważnie listy apostolskie. Tam jest bardzo dużo takich praktycznych rzeczy. Jeżeli cierpimy, jeżeli znosimy jakieś kłopoty, trudności, wszystko nam się na głowę wali, ze wszystkiego wyjdziemy. Ale bogatsi o to doświadczenie, ale z nakazem. Tym doświadczeniem mamy pomagać tym innym, bo oni też przez podobne rzeczy przechodzą. My mamy im pomagać. Człowiek nie jest dla samego siebie. Nikt nie jest samotną wyspą. Prawda? Tomasz Merton taką książkę wydał. My mamy sobie pomagać, zwłaszcza w tych trudnych czasach, które idą. Ktoś uprawia zboże, ktoś uprawia kartofle, ktoś ma pasiekę, ktoś piecze chleb. Musimy tworzyć sieci i wymieniać się tymi rzeczami, pomagać sobie. Musimy na nowo poczuć wymiar wspólnoty. Bo Kościół kiedyś był wspólnotą. Kiedyś był wspólnotą. I to jest istota Kościoła. Kościół nie jest organizacją, jest organizmem. Kiedyś mówiono, że Kościół jest ciałem Chrystusa. Ciało to jest coś żywego. A my jesteśmy wszyscy członkami tego ciała. Tu jest głowa, tu jest ręka. Nie może głowa powiedzieć ręce, ja cię nie potrzebuję, ręka głowie i tak dalej, i tak dalej. To święty Paweł pisze. Kościół nie jest organizacją. Kościół posiada organizację, ale sam nie jest organizacją, tylko organizmem żyjącym. I musimy powrócić do tego pojmowania Kościoła jako organizmu, jako wspólnoty i musimy uświadomić sobie, że z zewnątrz nam nie pomogą. Że to, co na zewnątrz, to będzie nam w pewnym momencie wrogie. Tak jak w filmie Matrix.